Jesteśmy w łódzkiej manufakturze, miejsce magiczne, pełne ludzi. Niesamowite wydarzenie w Łodzi, które zagości w lipcu. Są to Igrzyska Europejskie dla studentów z całej Europy, więc ponad 6 tysięcy uczestników. Tu jest tego mała zapowiedź. Mam tutaj 9 dyscyplin, odpowiedniki tych, które się znajdą podczas Europejskich Igrzysk Akademickich. Także łodzianie mogą przyjść bezpłatnie, sprawdzić się. Można wygrać nagrody, można wygrać nawet medale, jak na prawdziwych igrzyskach. Mamy karty olimpijczyka, mogą dzieci zyskać dzięki temu nagrody. Grać gry 1 na 1, robimy też turnieje. Cieszę się, że jest taka duża frekwencja, a koszykówka jest tak popularna. Pracujemy nad edukacją przede wszystkim tym, czym jest judo. Jest to piękny sport, który przyszedł do nas, przypłynął z kraju kwitnącej wiśni. Mamy zestaw ćwiczeń, technik dla każdego, który przyjdzie. Czy to będzie dziecko 7-letnie, czy to będzie jego rodzic. Głównie uczymy, jak odbijać w formie zabawy, żeby nie zniechęcić tych dzieci i żeby po prostu to im się podobało i w przyszłości, gdy będą myśleli o siatce, żeby miały te wspomnienia jako pozytywne, a nie negatywne. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na Europejskie Igrzyska Akademickie, które odbędą się już od 14 do 30 lipca w Łodzi. Jest to największa impreza sportowa w Europie w 2022 roku, przyciągająca 6 tysięcy sportowców ze wszystkich krajów europejskich. Zapraszam serdecznie.